dramat naszej cywilizacji, że w wyniku jakiejś totalnej, histerycznej paniki, tak, ogromnej presji mediów, ogromnej presji politycznej, politycy, którzy nie biorą za wszystko odpowiedzialności i najlepiej robić najłatwiejsze rzeczy, bo trudniejsze to jest już, zorganizowali lockdown. Jak to się odbyło w Brazylii? Brazylia jest krajem o podobnym systemie politycznym jak Stany Zjednoczone, czyli rządzi silny prezydent, jest silna władza prezydencka, ale jest to kraj stanowy, składający się ze stanów, czyli władza gubernatora wybieranego w demokratycznych wyborach w danym stanie jest bardzo silna, tak jakby prezydenta na terenie całego kraju. W związku z tym ci gubernatorzy szybciutko ogłosili lockdown, bo to ich była kompetencja, tak? I prezydent całego kraju, no generalnie został postawiony przed, tak jak zresztą w Stanach Zjednoczonych, jak prezydent Trump, w sytuacji, kiedy on mówi spokojnie zajmijmy się sprawą koronawirusa, a już w międzyczasie całą gospodarkę zaczęli mu wyłączać. Nawet w Stanach, gdzie w ogóle w Stanach takich amazońskich, gdzie w ogóle nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa, tak? Też robią lockdown. Oczywiście odpowiedzialność tak naprawdę potem polityczna pada na prezydenta tego kraju, bo ten gubernator gdzieś tam w tej odpowiedzialności znika, szczególnie w mediach międzynarodowych, więc wszystkie media międzynarodowe zaatakowały Bolsonaro, że po pierwsze, że się wirus rozwija, no jest i gospodarka upada. Jest sytuacja trudna bardzo, dlatego że ten lockdown no, demoluje, dokładnie tak jak w RPA, szczególnie no, klasę średnią i szczególnie ludzi biedniejszych, tych rzemieślników, tych osób, które mają pracę, tak? No bo one nagle nie mają pracy. Zostają pozbawione miejsc pracy, bo pracują w małych firmach. Tutaj odbyła się wielka walka polityczna jest w Brazylii dzisiaj, no bo prezydent rozpoznaje sobie ten problem, że to jest problem, który no, niszczy brazylijską gospodarkę, niszczy miejsca pracy, no a ci gubernatorzy no, myślą węziej, że tak powiem dyplomatycznie.